Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. W tym odcinku zajmiemy się czymś, co wydawałoby się bardzo podstawowe, a mianowicie przede wszystkim zajmiemy się słowem tak w języku hiszpańskim. No i moglibyście sobie pomyśleć, jak to? Słowem tak przecież to jedno z najbardziej podstawowych słów. Wszyscy je znamy, więc po co się tym zajmować? Ale, jak się za chwilę okaże, nie jest wcale aż tak prosto, jak nam się wydaje. W tym odcinku bowiem dowiemy się, jak działają dwa słowa, które można przetłumaczyć jako tak, oraz jedno bardzo podobne słowo, fonetycznie wręcz identyczne, jeśli porównamy ze słowem tak, a które to słowo znaczy zupełnie co innego. I jako że często w języku hiszpańskim w jednym zdaniu mogą się pojawić kombinacje dwóch lub nawet trzech tych słów, którymi będziemy się zajmować w tym odcinku, jest bardzo ważne, abyśmy się im przyjrzeli dokładniej i omówili różnice, które między nimi istnieją. Oprócz tego na samym końcu, dzięki jednemu z tych słów, będziemy mogli wprowadzić pierwszy okres warunkowy lub też zdania warunkowe pierwszego typu, a więc będzie to odcinek bardzo ciekawy i pełny nowych wrażeń, dotyczących oczywiście nauki języka hiszpańskiego. Zanim jednak przejdziemy do tego ciekawego tematu, sprawdźmy, jakie były poprawne odpowiedzi na zadania z poprzedniego odcinka. I w tym miejscu muszę powiedzieć, że cieszę się, że mimo, że te zadania były trochę trudniejsze niż zwykle, niektóre osoby podjęły rękawice i postarały się to ułożyć i bardzo dobrze im to wyszło na dodatek. Pierwsze zdanie miało brzmieć: nie lubię, kiedy ludzie dużo mówią. Czyli no me gusta cuando la gente habla mucho. No me gusta cuando la gente habla mucho. Drugie zdanie. Kiedy wrócisz do domu, możesz do mnie zadzwonić, czyli cuando vuelvas a casa, puedes llamarme. Cuando vuelvas a casa, puedes llamarme. Trzecie zdanie. Musisz mi dać klucze, kiedy Enrique ci je odda. Czyli tienes que darme las llaves cuando Enrique te las devuelva. Tienes que darme las llaves cuando Enrique te las devuelva. Czwarte zdanie. Kiedy moje dzieci jedzą, muszę zawsze sprzątać całą kuchnię, czyli cuando mis niños comen, siempre tengo que limpiar toda la cocina. Cuando mis niños comen, siempre tengo que limpiar toda la cocina. I piąte i ostatnie, przy czym najtrudniejsze zdanie. Cuando Miguel te diga a qué hora empieza el concierto, te pido que me lo apuntes. Cuando Miguel te diga a qué hora empieza el concierto, te pido que me lo apuntes. Co oczywiście znaczy, kiedy Miguel powie ci, o której zaczyna się koncert, proszę cię, abyś mi to zanotował. I zdanie to było zdecydowanie trudniejsze od poprzednich, jako że dużo było kombinacji z tym subjuntivo i indicativo. Tak więc wyglądały poprawne odpowiedzi na zadania z poprzedniego odcinka, a my tymczasem przejdźmy do tematu tego odcinka, czyli do słów si, si i así. I najpierw zajmijmy się samym słowem si, tym podstawowym, słowem, które oznacza tak w języku hiszpańskim. Pamiętajmy, że to si pisze się z kreseczką, z tą tilde, a gdybyśmy pominęli tę kreseczkę, już mamy inny wyraz. A więc pamiętajmy o tym i zobaczmy, jak to na przykładach wygląda. Me llamas después? Sí, claro. Me llamas después? Sí, claro. Czyli zadzwonisz do mnie później. Tak, oczywiście. Jak widzimy, nic trudnego tutaj nie ma. To si może jeszcze zostać wzmocnione słowem que. Bardzo często się to słyszy, zwłaszcza w mowie nieformalnej. Puedo probar tu plato? Que sí, hombre. Puedo probar tu plato? Que sí, hombre. Czyli mogę spróbować twojego dania? Ależ tak, stary. W znaczeniu nie przejmuj się, oczywiście możesz spróbować. Nie musisz nawet pytać. Ułóżmy sobie teraz jakieś poważniejsze zdanie. Cuando hagas todos tus deberes, sí, puedes ver la tele. Cuando hagas todos tus deberes, sí, puedes ver la tele. Czyli kiedy zrobisz wszystkie swoje zadania, kiedy odrobisz wszystkie swoje zadania domowe, tak, możesz pooglądać telewizję. A więc jak widzimy w takich wtrąceniach, nawet w dłuższych zdaniach, to sí też działa. I właśnie na to sí pada główny akcent całego zdania. Jeszcze jeden przykład. ¿Vais a comer fuera mañana? Primero tenemos que limpiar toda la casa y después sí, vamos a comer fuera. Y jeszcze raz. ¿Vais a comer fuera mañana?
Primero tenemos que limpiar toda la casa y después sí, vamos a comer fuera. I cóż znaczy ten mini dialog? Idziecie czy też jedziecie zjeść jutro na mieście? My powiedzielibyśmy. Kolokwialnie, a Hiszpanie mówią po prostu fuera, czyli na zewnątrz, nie w domu. I osoba, która odpowiada, mówi, najpierw musimy posprzątać cały dom, a później tak, wychodzimy zjeść na zewnątrz. A więc tak wygląda słowo tak w tym swoim podstawowym znaczeniu. A teraz przejdziemy do tego innego tak w języku hiszpańskim. A mianowicie do tego, które w języku polskim wygląda dokładnie tak samo. I też piszemy i mówimy je tak. Ale chodzi nam tutaj o to tak, które wyraża sposób, w jaki coś robimy. Bowiem możemy powiedzieć tak to właśnie wygląda, albo w ten sposób to właśnie wygląda. I takim tak się teraz zajmiemy. A po hiszpańsku takie tak to así, así. A więc do tej podstawowej partykuły pozytywnej, tak, sí, musimy dodać a i mamy así. Ale pamiętajmy o tym, że akcent nam zostaje i pada on na pierwszą sylabę od końca. I w tym momencie z tej partykuły pozytywnej powstaje nam już przysłówek, czyli coś, co nam odpowie na pytanie jak. Oba te słowa, zarówno si, jak i asi, pochodzą od łacińskiego sic, które też oznaczało w ten sposób, tak. I to sic często możemy spotkać w cytatach, w polskich artykułach na przykład. Jeśli autor chce podkreślić, że ktoś tak właśnie powiedział, dokładnie tak, to w nawiasie pisze to sic, że właśnie w ten sposób powiedział. Ale wróćmy do hiszpańskiego asi, którego bardzo często się używa. Możemy powiedzieć na przykład esto es así, czyli to jest w ten sposób, to właśnie takie jest. Albo na pytanie jak tam możemy odpowiedzieć así, 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 czyli tak sobie. Inny jeszcze przykład, así es la vida, czyli takie właśnie jest życie, czy też takie jest życie. Inne, bardziej praktyczne przykłady, tienes que hacerlo así. Czyli musisz to tak zrobić, musisz to zrobić w ten sposób. Albo así puedes hacerlo mejor, así puedes hacerlo mejor. Czyli tak możesz zrobić to lepiej, w ten sposób możesz zrobić to lepiej. Kolejny przykład. Tienes que cortar la zanahoria así, en daditos. Tienes que cortar la zanahoria así, en daditos. Czyli musisz pokroić marchew w ten sposób, w kostkę. Inna jeszcze rzecz. Tienes que darte prisa. Así podemos llegar a tiempo. Tienes que darte prisa. Así podemos llegar a tiempo. Czyli musisz się pośpieszyć. W ten sposób zdążymy. Możemy zdążyć na czas. A więc tak wygląda sprawa ze słowem así. I pozostał nam jeszcze trzeci wyraz, którym się zajmiemy w tym odcinku. I jest to znowu sí. Tylko tym razem to sí, jak widzicie, nie ma tyldy nad sobą. Nie ma tej kreseczki. I co bardzo ważne, zmienia nam to zupełnie znaczenie tego słowa, bo bez kreseczki znaczy ono jeśli. I to si też pochodzi z łaciny i też w łacinie znaczyło jeśli. A więc jak widzicie, cały problem polega na tym, żeby w zdaniu zrozumieć, które si to tak, a które to jeśli. Oczywiście z kontekstu bardzo łatwo się tego domyślić i nie powinno być tutaj żadnych problemów. To si pozwoli nam też wprowadzić zdania typu warunkowego. I na razie nasz aparat gramatyczny w języku hiszpańskim pozwala nam przerobić tylko pierwszy typ tych zdań. Jednak jest to ważny temat, jako że wielu Polaków popełnia błędy, używając okresów warunkowych w innych językach, w języku hiszpańskim również. Te zdania pierwszego typu, czyli typu realnego, typu możliwego, to tak zwane oraciones condicionales reales. Oraciones condicionales reales. I o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że mówimy tak jak w języku polskim, że jeśli coś się wydarzy, to wydarzy się coś innego, czyli pod jakimś warunkiem. Różnica jednak polega na tym, że w hiszpańskim, w tego typu zdaniach, w zdaniu podrzędnym, czyli w tym, które zaczyna słowo si, zawsze będziemy mieli czas teraźniejszy, mimo że będziemy się odnosić głównie do przyszłości. W drugiej zaś części może już być różnie, ale jako, że my na razie znamy tylko czas teraźniejszy i ewentualnie tę konstrukcję ir a hacer algo, która pozwala nam mówić o przyszłości, to zajmiemy się budowaniem zdań za pomocą gramatyki, którą już poznaliśmy.
No to jedziemy. Podstawowe zdanie. Si llueve, no salgo de casa. Si llueve, no salgo de casa. Czyli jeśli będzie padać, nie wyjdę z domu. Jak widzimy, obie części zdania mamy w presente de indicativo, czyli w czasie teraźniejszym, ale mówimy o przyszłości. Inny przykład. Si tengo tiempo, te ayudo. Si tengo tiempo, te ayudo. Czyli jeśli będę miał czas, pomogę ci. I znowu mamy tutaj w dwóch częściach zdania czas teraźniejszy. Tak jak przed chwilą wspominałem, można by było to trochę inaczej zbudować i moglibyśmy powiedzieć si tengo tiempo, te voy a ayudar. Si tengo tiempo, te voy a ayudar. Czyli dokładnie to samo, ale też możemy użyć takiej konstrukcji. W drugiej części zdania, w tej nadrzędnej, moglibyśmy użyć też trybu rozkazującego albo czasu przyszłego, ale jako, że jeszcze ich nie znamy, nie będziemy się teraz tym bawić, to poznamy przy okazji wprowadzania tych nowych rzeczy. Ułóżmy jeszcze kilka zdań. Si estudias mucho, vas a aprobar el examen. Si estudias mucho, vas a aprobar el examen. Czyli jeśli będziesz się dużo uczył, zdasz egzamin. Te zdania warunkowe mogą przybrać też bardziej zerowy tryb, taki jaki znamy z angielskiego na przykład, kiedy opisujemy coś, co się dzieje zawsze lub zwykle. Po polsku mówimy wtedy w czasie teraźniejszym, jeśli coś się dzieje, to dzieje się coś innego. Na przykład, si te pica, te rascas. Si te pica, te rascas. Czyli jeśli cię swędzi, jeśli coś cię swędzi, drapiesz się. Jak widzimy, tyczy się to teraźniejszości, nie przyszłości, ale gramatycznie wygląda dokładnie tak samo. Inny jeszcze przykład. Si tienes frío, te pido que te abrigues. Si tienes frío, te pido que te abrigues. Czyli jeśli jest ci zimno, proszę cię, żebyś się ubrał. I tutaj, jak widzimy, mamy najpierw czas teraźniejszy indicativo, a później oczywiście subjuntivo, tryb łączący, bo mamy tę część, żebyś się ubrał. Inny przykład. Si mañana hace sol, vamos a ir a la playa. Si mañana hace sol, vamos a ir a la playa. Czyli jeśli jutro będzie świeciło słońce, pojedziemy na plażę albo pójdziemy na plażę. Zależy, czy mamy blisko, czy daleko. I jak widzimy, nie ma tutaj żadnego problemu, musimy tylko uważać na to, kiedy si znaczy tak, a kiedy jeśli. No i pamiętajmy o tym, że oba te wyrazy mogą wystąpić w tym samym zdaniu. Na przykład, vamos a la playa mañana? Si hace sol, sí, vamos. Vamos a la playa mañana? Si hace sol, sí, vamos. Czyli idziemy jutro na plażę? Jeśli będzie świeciło słońce, tak, pójdziemy. Kolejny przykład. Si limpias tu habitación, sí, puedes jugar. Si limpias tu habitación, sí, puedes jugar. Czyli jeśli sprzątniesz swój pokój, tak, możesz się pobawić, możesz pograć. I na koniec, żeby było ciekawiej, ułóżmy zdanie ze wszystkimi trzema omówionymi dziś słowami. Si la cortas así, sí, la pasta te sale mejor. Si la cortas así, sí, la pasta te sale mejor. Czyli jeśli pokroisz go w ten sposób, tak, makaron lepiej ci wyjdzie. Inny jeszcze przykład. Sí, creo que podemos terminar antes, si lo hacemos así. Sí, creo que podemos terminar antes, si lo hacemos así. Czyli tak, myślę, że możemy skończyć wcześniej, jeśli zrobimy to w ten sposób, jeśli tak to zrobimy. I tak moglibyśmy się bawić w nieskończoność, ale odcinek niestety musi dobiec do końca. Jednak, żeby sobie to dokładniej utrwalić, ułóżmy kilka ćwiczeń. Pierwsze zdanie do ułożenia. Jeśli ty przygotujesz obiad, ja zrobię zakupy. Drugie zdanie. Jeśli mi pomożesz, tak, będę miał więcej czasu. Trzecie zdanie. Musisz usmażyć mięso w ten sposób. Czwarte zdanie. Dostaniesz lepszą pracę, jeśli będziesz miał więcej doświadczenia niż inni. I piąte i ostatnie zdanie. Jeśli będzie padać śnieg, pojedziemy na narty. Tak więc wyglądają zadania do ułożenia na następny raz. Mam nadzieję, że będziecie jak zwykle próbować i wypisywać własne pomysły w komentarzach pod spodem. Ja tymczasem się z wami żegnam. Bardzo dziękuję jak zwykle moim patronom oraz mam nadzieję, że ci, którzy jeszcze nie zasubskrybowali kanału Hablo Español, zrobią to właśnie w tej chwili, klikając przycisk subskrybuj oczywiście. Przypomnę wam jeszcze, że jeśli naciśniecie ten dzwoneczek mały przy przycisku subskrybuj, będziecie otrzymywać powiadomienia na maila albo tutaj na YouTubie o tym, że wstawiłem dopiero co nowy, świeży odcinek. Także naprawdę warto,
A ja jeszcze raz dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias i hasta luego.